Cześć. Kurs cudów, lekcja 91, która brzmi: jestem jednym ja, zjednoczonym z moim stwórcą. Dzisiejsza idea dokładnie opisuje cię takim, jakim cię stworzył Bóg. Stanowisz jedność sam w sobie i z Nim. Twoja jest jedność całego stworzenia. Twoja doskonała jedność czyni zmianę w tobie niemożliwą. Nie przyjmiesz tego i nie potrafisz zdać sobie sprawy z tego, że musi tak być jedynie dlatego, iż wierzysz, że już siebie zmieniłeś. Widzisz siebie jako śmiechu wartą parodię Bożego stworzenia. Słabego, zjadliwego, brzydkiego i grzesznego, żałosnego i obłożonego bólem. Oto twoja wersja samego siebie. Ja, podzielonego na wiele wojujących części, oddzielonego od Boga i niepewnie utrzymywanego w całości przez swego Stwórcę, chimerycznego i kapryśnego, do którego się modlisz. On nie słyszy twych modlitw, ponieważ jest głuchy. Nie widzi w tobie jedności, ponieważ jest ślepy. Nie pojmuje, że jesteś Synem Bożym, ponieważ jest pozbawiony rozsądku i nie pojmuje niczego. Dziś spróbujemy być świadomi jedynie tego, co może słyszeć i widzieć, i co jest doskonale rozsądne. Ponownie skierujemy nasze ćwiczenia na dotarcie do Twego jedynego ja, zjednoczonego ze swoim Stwórcą. Z cierpliwością i nadzieją próbujemy dziś ponownie. Przeznaczenie pierwszych 5 minut każdej godziny na ćwiczenie idei na ten dzień ma wyjątkowe korzyści na etapie nauki, na którym się obecnie znajdujesz. Trudno jest w tym stadium nie pozwalać umysłowi, aby błądził, jeżeli podejmuje dłuższe ćwiczenie. Z pewnością zdałeś już sobie z tego sprawę. Zauważyłeś rozmiar swego braku dyscypliny umysłowej i swej potrzeby szkolenia umysłu. Musisz to sobie koniecznie uświadomić, bo to jest zaiste utrudnieniem dla twojego postępu. Częste, lecz krótsze ćwiczenia nie są też teraz dla ciebie inne korzyści. Wraz z rozpoznaniem trudności, z utrzymywaniem skupionej uwagi, musiałeś również zauważyć, że jeżeli nie przypomina ci się często o twym celu, jesteś skłonny o nim przez długie godziny zapominać. Często nie udaje ci się pamiętać o krótkich zastosowaniach idei na dany dzień. Nie robiłeś też sobie w sobie nawyku posługiwania się nią jako automatyczną reakcją na pokusy. W tym stadium konieczna jest zatem dla ciebie struktura, zaplanowana tak, aby uwzględniała częste przypomnienia twojego celu i regularne próby jego osiągnięcia. Regularność pod względem czasu nie jest idealnym wymogiem dla najbardziej korzystnej formy ćwiczenia w zbawieniu. Ma niemniej jednak zaletę dla tych, których motywacja jest niestała i którzy nadal mocno wzbraniają się przed nauką. Przez jakiś czas będziemy się więc trzymali co godzinnych 5-minutowych ćwiczeń, nalegając, abyś opuszczał ich jak najmniej. Posługiwanie się pierwszymi 5 minutami każdej godziny będzie szczególnie pomocne, ponieważ narzuci ściślejszą strukturę. Nie posługuj się jednakże tymi zaniedbaniami tego rozkładu jako wymówkami, by nie powrócić do niego znów tak szybko, jak tylko będziesz mógł. Może zaiste wystąpić pokusa, by uważać dzień za stracony, ponieważ już nie udało się ci się uczynić tego, co jest wymagane. Powinno to jednak być po prostu rozpoznane jako to, czym jest, czyli jako odmowa pozwolenia, by twój błąd został naprawiony i niechęć, by spróbować ponownie. Twe błędy nie opóźniają Ducha Świętego w jego nauczaniu. Powstrzymywać go może jedynie twoja niechęć, by pozwolić im przeminąć. Miejmy więc sobie determinację, zwłaszcza przez mniej więcej następny tydzień, byśmy byli chętni, aby wybaczać sobie nasze zaniedbania w pilności i nasze niepowodzenia w stosowaniu się do instrukcji udzielonych do ćwiczenia idei na dany dzień. Ta tolerancja wobec słabości pozwoli nam ją raczej przeoczyć, niż dawać jej moc opóźniania naszej nauki. Jeżeli dajemy jej tę moc, uważamy ją za siłę i mylimy siłę ze słabością. Gdy nie udaje ci się sprostać wymogom tego kursu, popełniasz jedynie błąd. To nawołuje do naprawy i niczego więcej. Pozwalanie na to, by błąd trwał, jest popełnianiem dodatkowych błędów opartych na tym pierwszym i wzmacniającym go.
Właśnie tego procesu należy zaprzestać, bo jest on jedynie kolejnym sposobem, w jaki chcesz bronić złudzeń przed prawdą. Pozwól tym wszystkim pomyłkom przeminąć poprzez rozpoznanie ich jako tego, czym są. Są próbami utrzymywania cię w nieświadomości, że jesteś jednym ja, zjednoczonym ze swoim Stwórcą. W jedności z każdym aspektem stworzenia i o bezgranicznej mocy i pokoju. To jest prawda. I nic innego nie jest prawdziwe. Dziś ponownie potwierdzimy tę prawdę i postaramy się dotrzeć do tego miejsca w Tobie, w którym nie ma wątpliwości, że jedynie to jest prawdziwe. Dziś rozpoczynaj ćwiczenia od zaofiarowania Twemu umysłowi z całą pewnością, na jaką Cię stać, tego oto zapewnienia. Jestem jednym ja, zjednoczonym z moim Stwórcą. W jedności z każdym aspektem stworzenia i o bezgranicznej mocy i pokoju. Następnie zamknij oczy i powiedz sobie znowu powoli i z namysłem, starając się pozwolić znaczeniu tych słów zapaść w Twój umysł, a przez to zastąpić fałszywe idee. Jestem jednym ja. Powtórz to kilka razy, po czym spróbuj poczuć znaczenie, jakie te słowa oddają. Jesteś jednym ja, zjednoczonym i bezpiecznym w świetle radości i pokoju. Jesteś Synem Bożym, jednym ja, z jednym Stwórcą i jednym celem. Niesienia świadomości tej jedni wszystkim umysłom, by prawdziwe stworzenie mogło szerzyć wszystkość i jednię Boga. Jesteś jednym ja, uzdrowionym i całym, o mocy, by unieść woal ciemności znad świata i pozwolić światłu w Tobie przejawiać się, by uczyć świat prawdy o Tobie. Jesteś jednym ja, w doskonałej harmonii ze wszystkim, co jest i wszystkim, co będzie. Jesteś jednym ja, świętym Synem Bożym, zjednoczonym z Twymi braćmi, w Twym ja i zjednoczonym z Twoim Ojcem w Jego woli. Poczuj to w sobie. Poczuj w sobie to jedno ja i pozwól, by w Jego świetle znikły wszystkie Twe złudzenia i Twe wątpliwości. Oto Twoje ja. Syn samego Boga, bezgrzeszny jak Jego Stwórca, z Jego siłą i w Tobie i Jego miłością na zawsze Twoją. Jesteś jednym ja i jest Ci dane poczuć to ja w sobie i wyrzucić wszystkie Twe złudzenia z tego jednego umysłu, którym jest tym ja, świętą prawdą w Tobie. Dziś nie zapominaj. Potrzebujemy Twojej pomocy, Twojej drobnej części w niesieniu szczęścia całemu światu. I niebo liczy na Ciebie z przeświadczeniem, że dziś spróbujesz to uczynić. Podzielaj zatem Jego pewność, ponieważ jest ona Twoją pewnością. Bądź czujny. Dziś nie zapominaj. Przez cały dzień nie zapominaj o swoim celu. Powtarzaj dzisiejszą ideę tak często, jak to będzie możliwe i zrozum, że za każdym razem, gdy to czynisz, ktoś słyszy głos nadziei, przebudzenie się prawdy w swoim umyśle i łagodny szelest skrzydeł pokoju. Twoje własne uznanie, że jesteś jednym ja, zjednoczonym ze swoim Ojcem, jest wezwaniem do całego świata, by stanowił jedność z Tobą. Nie omieszkaj każdemu, kogo dziś spotkasz, dać obietnicy dzisiejszej idei i powiedz mu: stanowimy jedno ja i jesteśmy zjednoczeni z naszym Stwórcą, w tym ja. Czczę Cię z racji tego, czym jestem i czym jest Ten, który kocha nas obu jako jednego. Stanowimy jedno ja i jesteśmy zjednoczeni z naszym Stwórcą, w tym ja. Czczę Cię z racji tego, czym jestem i czym jest Ten, który kocha nas obu jako jednego. Tak. Lekcja 95. Kurs cudów. Jestem jednym ja, zjednoczonym z moim Stwórcą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam już niebawem na kolejną 96. lekcję kursu.